Yukokodo Awokado wypuścił kilka nowych materiałów, w których tłumaczy się, że wszystkie rzeczy, które robił w internecie przez ostatnie lata, były tylko i wyłącznie jego grą aktorską, a Yukokodo Awokado od zawsze był po prostu odgrywaną przez niego postacią, a wszystko to było tylko i wyłącznie planem. Dzisiaj zajmiemy się tymi filmami i przyjrzymy się temu wszystkiemu od samego początku do samego końca. Dodatkowo pojawił się pierwszy plakat do nadchodzącego filmu Five Nights at Freddy's 2 i również zajmiemy się dzisiaj jego analizą. Dodatkowo poznacie w tym filmie moją opinię odnośnie Terrifiera trójki, gdyż jeszcze nie zdążyłem się na jego temat wypowiedzieć. Mam kilka interesujących rzeczy do powiedzenia i opowiem je w dzisiejszym filmie. Siemano wszystkim, ze strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym zajmujemy się wspomnianymi wcześniej tematami. Nim zaczniemy, wpadnijcie jeszcze do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu oraz stawcie suba na kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie i jeżeli jesteście tutaj nowi. Tymczasem, moi drodzy, może lepiej nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy od pierwszego tematu. Zaczniemy sobie od kwestii Yukokodo Awokado i kilku materiałów, które ten opublikował w tym tygodniu na swoim kanale. Mam dla was kolejny update w sytuacji Yukokodo Awokado i wiem, że tydzień temu również robiłem update w jego kwestii, niemniej nie miałem zielonego pojęcia, że tuż po tym filmie Nick wstawi jeszcze 3, gdzie wyjaśni całkiem sporo Yukokodo lore, więc musimy się za to zabrać. Tak więc 22 października Yukokodo wypuścił 3, albo jak kto woli, 4 odcinki. Zasadniczo to 5 odcinków, aczkolwiek jeden z nich to po prostu granie na skrzypcach. Tak, ładnie gra, ale możemy to pominąć, bo to nie ma większego znaczenia. Krócej mówiąc, w owych materiałach Yukokodo odkrywa cały swój misterny plan strollowania internetu. Już za moment wszystko wam wyjaśnię, mniej najpierw musimy zrobić wielki flashback do 2022 roku, kiedy to pojawił się mój pierwszy materiał odnośnie Yukokodo Awokado. Z całą historią tego człowieka do tamtego momentu. Tam wspominałem m.in. o jego niezrealizowanych ambicjach zostania skrzypkiem, czy jak się okazuje, drugiej ambicji zostania aktorem, który chciałby grać w teatrach dla maksymalnie 1000 osób. Gdyż jak odkrył się Yukokodo w tych filmach, chciał być aktorem grającym chociażby na Broadwayu. Na tym nowym filmie sam dosłownie mówi, że jest on aktorem. A cały Yukokodo Awokado, którego obserwowaliśmy od powiedzmy 2016 roku, które uznać możemy za swego rodzaju granicę pomiędzy wegańskim kontentem chudego, miłego gościa, a tym, co robił później, czyli jedzenia masakrycznych ilości niezdrowego jedzenia i upadlania się przed kamerą, do 2024 roku i symbolicznego zdjęcia maski, to była tylko i wyłącznie gra aktorska i wykreowana przez Nika postać. Gościu chciał zszokować publiczność, jaką byliśmy my wszyscy, tworząc postać gościa, który doprowadza się do absolutnych granic, pochłaniając masakryczne ilości jedzenia i upadła się przed kamerą, tyjąc i rozrastając się do wagi 181 kg, tylko i wyłącznie po to, żeby zszokować nas wszystkich swoją grą aktorską. I to wszystko było od samego początku zaplanowane. O tym Nick mówi w swoim drugim, trzecim materiale, które pojawiły się na jego pozostałych kanałach. Niemniej na jego głównym kanale pojawił się materiał jak strollowałem, jak ogłupiłem internet, który przedstawia konkretne klipy z jego życia na przestrzeni lat, w których ten otwarcie mówi, że to wszystko to tylko plan i on cały czas jest o 2 kroki do przodu. Hit 400, I think that would be amazing. I really want a powerful before and after. Everything that I do, it has to be smart. I'm smart. And smart. Where you said you were 2 steps ahead. You're always 2 steps ahead. 2 steps. 2 steps ahead, remember. Yeah. Keep up. Plan zszokowania całego świata doprowadzeniem siebie na oczach internautów do absolutnych granic, tylko po to, żeby to wszystko później zrzucić. On na tych klipach dosłownie mówi, że on będzie robił mukbangi do 30. Po 30 koniec. Nick ma w tym roku 32 lata. A ile lat miał Nick w 2022 roku, kiedy rozpoczęła się jego przygoda ze stratą wagi, której jednak nie widzieliśmy? Wtedy Nick miał 30 lat. Tak samo jak sobie zaplanował. I Nick na tych klipach dosłownie mówi, że wcześniej, to znaczy kiedy robił jeszcze wegański content i był szczupły, to był 100-procentowym sobą. Aczkolwiek teraz robi z siebie głupka w internecie celowo. To jest jego rola. Postać, w którą wciela się na filmach. Postać, którą przez lata wszyscy uznawaliśmy za jego prawdziwe oblicze. Za prawdziwego człowieka. Podczas kiedy to wszystko było tylko i wyłącznie grą aktorską. I szczerze mówiąc, jak wcześniej jego film z września został porównany do Jestem Twoim Ojcem naszych czasów, tak ten porównałbym do tej gadki na przykład Kramera z Piły na koniec, kiedy, wiecie, jest końcówka filmu, a on nagle wyjaśnia cały swój misterny plan i nagle wygrywa ze wszystkimi, nie? Tak trochę mi się to kojarzy, chociaż nie do końca z tym epic big winem musimy się zgadzać. Drugi film opublikowany przez Yukokodo na jego drugim kanale to odpowiedź na materiał Most Criticala, który zrobił film odnośnie powrotu Yukokodo i zrzucania przez niego wagi. Zasadniczo nie dostrzegam tam żadnych bardziej istotnych informacji, więc przejdźmy od razu do trzeciego, kiedy Nick reaguje na przykład na animację od Mid Canyon. Mowa tutaj dokładnie o tych
viralowych animacjach z Nikokado, które przedstawiają go w bardzo mroczny, dystopijny sposób jeszcze za czasów swojej olbrzymiej nadwagi, czyli grania postaci Nikokado Avocado. Reaguje również na trochę nowszy materiał przemiany Nikokado w tamtym uniwersum. Między innymi wspomina tutaj o wiszącej skórze, której nie ma. It's over, peasants. And there I am. Okay, excuse me, 1:20. Why did he give me a vajayjay neck? Maybe it's to signify, like, droopy skin, like I've lost all... Poza tym ten film to dosłownie nic interesującego. Idąc dalej, pojawił się również czwarty film, który przedstawia jego ostatni dzień życia w poprzedni sposób, pod maską, w roli starego Nikokado. Dowiadujemy się w nim chociażby o ataku serca, który przeszedł. Idąc dalej, dostajemy szczątkowe informacje względem Orlina, który na czas nagrywania tamtego materiału, który nagrywany był jakoś mniej więcej w czerwcu 2022 roku, gdyż sam Nikokado twierdzi, że chciał rozpocząć swoją przemianę w swojej urodziny 19 maja. Niemniej postanowił dać sobie jeszcze jeden bonusowy miesiąc, którego jednak nie ukończył z przyczyn zdrowotnych. I Orlin, czyli jego chłopak, którego nie widzieliśmy od czasów powrotu Nikokado, za kamerę mówi, że już od 9 miesięcy jest weganem. Tamten moment waży 299 funtów, czyli jakieś 130 kg. Sam twierdzi, że zmiana ta wyszła z odczuwanych przez niego bólów w klatce piersiowej. I to właśnie wszystkie najnowsze materiały Nikokado, które ten wypuścił. Podsumowując już oficjalnie, wszystko to, co działo się wokół niego przez te 8 lat, to była tylko i wyłącznie gra aktorska kogoś, który uznał, że jest aktorem. I można by patrzeć na to w całkiem pozytywny sposób, że ostatecznie Nikokado schudł i wszystko jest okej, ale ja uważam, że owa historia bliżej ma jednak do tej smutnej. Gościu zmarnował prawie całe swoje lata 20 na bycie głupkiem z internetu. I to intencjonalnie w imię jakiejś sztuki czy coś. On postawił to wszystko ponad swoim zdrowiem i życiem, co nie muszę tłumaczyć, jak złym i nieodpowiedzialnym ruchem jest. Nawet to schudnięcie i strollowanie faktycznie całego internetu i milionów ludzi, uważam, że nie odda mu lat, które stracił. Niemniej dobrze jest jak jest, chociaż pewien niesmak nadal pozostaje. Na przykład Nikokado nijak nie odniósł się do tego, co robił na OnlyFansie, a myślę, że najgorsze rzeczy wyczyniał właśnie tam. Warto też wspomnieć o tym, że po tej chwilowej viralowości, która miejsce miała wraz z początkiem września, popularność Nikokado trochę zjechała w dół. Widać to po przyjęciach tych jego nowych filmów, z których na ten moment żaden nie przekroczył miliona wyświetleń. Nadal kręcą one ogromne wyświetlenia, patrząc na ich realizację, no niemniej jest to zatrważająco mniej względem dwóch poprzednich filmów. Napiszcie w komentarzach na dole, co wy o tym sądzicie. No i moi drodzy, teraz przechodzimy do drugiego tematu w tym filmie, czyli olbrzymiego update'u w sprawie filmu Five Nights at Freddy's 2. Jeżeli dobrze pamiętacie, jedynka wyszła równy rok temu, pod koniec października, i to pokazuje tylko, jak bardzo ten czas leci do przodu. I przez ostatni rok na temat dwójki wcale nie słyszeliśmy jakoś mega wielu informacji. Poza tym, że sequel jest w planach, że wyjdzie w 2025 roku i że trwają prace nad jego scenariuszem. Nowych rzeczy dowiedzieliśmy się w zeszły piątek, gdyż Blumhouse podzieliło się z nami nowym plakatem filmu. W sumie nowym, co ja gadam. Pierwszym plakatem filmu. Plakat ten przedstawia Toy Freddy'ego z filmu, stojącego na scenie za kurtyną. I zacznijmy od tego, że to jest generowany obrazek, to nie jest zdjęcie z planu filmowego, z oficjalnego filmu czy coś, gdyż nawet nie rozpoczęły się jeszcze zdjęcia filmu. Zdjęcia rozpoczynają się wraz z końcem października. Niemniej tak, świetnie, że takowy teaser otrzymaliśmy. Teaser prezentuje Toy Freddy'ego znanego z drugiej części gry i wygląda naprawdę bardzo dobrze, totalnie jak Toy Animatronic. Podstawowa różnica jest tutaj taka, że faktycznie wygląda on jak coś bardziej skierowanego dla dziecka. Mowa tutaj o samym wyglądzie, designie oraz samym fakcie, że jest on taki bardziej świecący, połyskujący. Dosłownie możesz się w nim przejrzeć i zobaczyć swoje odbicie prosto z niego, i to jest naprawdę interesujący fakt, do którego zresztą wrócimy za moment, bo ktoś się w nim odbija. Tuż obok niego znajduje się wielka dwójka, to kto by pomyślał, oraz poniżej mamy datę premiery. 5 grudnia 2025 roku. Naprawdę, kto by się spodziewał, GTA 6 wyjdzie wcześniej niż film FNAF 2, to jest zaskakujące. Muszę również dodać tak już typowo od siebie, że to niebieskie świecące oko tym razem bardzo, bardzo pasuje. Narzekałem trochę na te świecące robotyczne oczy przy okazji pierwszego filmu, gdyż no, mimo wszystko nie do końca łączyły mi się one jakoś z tymi starymi, ciężkimi, mozolnymi, brudnymi, nie wiem, animatronami, które znamy z pierwszej części. Aczkolwiek oczywiście nie przeszkadzało mi to w czerpaniu przyjemności z oglądania pierwszego filmu. Do tych Toyów mam wrażenie, że te oczy pasują jak ulał, i tutaj to jest naprawdę dobry pomysł i tutaj mi to pasuje, bo to jest animatron dla dzieci, Toy. Cóż, dajmy im gotować, wyjdzie z tego coś fajnego, miejmy nadzieję. Dodatkowo tropem starych FNAF-owych teaserów, coś jest tutaj ukryte. Jeżeli przybliżymy na okolice czoła i ucha Toy Freddy'ego, troszeczkę
zwiększymy kontrast i jasność, to zauważymy, że odbija się tam coś albo ktoś. Dokładniej Springtrap. I tak, faktycznie może to brzmieć trochę naciąganie, ale no moim zdaniem faktycznie coś tam się odbija i faktycznie jest to Springtrap. Zresztą nie jest to tylko i wyłącznie moje zdanie, chociaż oczywiście mogę być w błędzie i możliwe, że doszukuję się tam czegoś, czego nie ma. Sekcja komentarzy jest wasza, napiszcie mi tam swoje zdanie w tym temacie. Wszyscy dobrze pamiętamy, co stało się z Aftonem pod koniec pierwszego filmu, a jeżeli tego nie wiesz, to co ty stary, nie oglądałeś tego filmu? On wyszedł rok temu, halo. Więc Springtrap oczywiście pojawi się w drugim filmie FNAF. Nie będzie to prequel jedynki, tak jak to było w grach. Dwójka dzieje się po jedynce, leci to chronologicznie. I tym razem Springtrap pojawi się w drugiej części, więc tak, uważam, że chodzi o to. To by było na tyle, dajmy im gotować, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Na razie czekajmy na jakieś informacje z planu oraz trailer, który no, zakładałbym, że pojawi się może latem przyszłego roku, czy coś takiego. No cóż, czekajmy. No i moi drodzy, teraz przechodzimy do tematu Terrifiera trójki, mojej opinii na temat tego filmu i ogólnie wszystkiego z nim związanego. Pisaliście do mnie w ostatnim czasie dosyć sporo, żebym jakoś wypowiedział się o Terrifierze 3, a w sumie nie bardzo była okazja, w związku z czym robię to teraz. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować Splat Film Fest za zaproszenie mnie na oficjalną przedpremierę filmu w Polsce i drugi pokaz w Europie, który miejsce miał 6 października w Warszawie na 5 dni przed oficjalną premierą. Bardzo dziękuję za zaproszenie, naprawdę super event i jednocześnie mam z nim zdjęcie, tak? Kolejny achievement życiowy, zdjęcie z Davidem, czytaj z Artem the Clownem, tak? Mega spoko gość i cieszę się, że mogę mieć z nim zdjęcie. Co do samego filmu, czy jest lepszy od dwójki? Niekoniecznie, uważam, że może być całkiem porównywalny. Jeżeli chodzi o elementy horrorowe i typowo jako film, myślę, że jest spoko. Zdecydowanie nie jest to film dla każdego, jest w opór brutalny, wręcz momentami nieprzyjemny, bardziej przesadzony od dwójki moim zdaniem. W związku z czym zdecydowanie nie rekomenduję iść na niego każdemu, gdyż to, co tam się odwala, jest momentami chore, tak można to najlepiej opisać. Ciekawe są tutaj kwestie fabularne, więc w razie czego tutaj rzucę jakimiś dwoma spoilerami na krzyż, więc macie tutaj dokładnego timestampa do momentu, kiedy przestaję mówić o spoilerach. Więc tak, w mojej opinii ciekawie podchodzą tutaj do postaci Arta, co do którego dowiadujemy się, że nawet jeżeli straci głowę, to dalej może chodzić bez tej głowy. W sensie ten wątek ogólnie i cała scena jego powrotu jest czymś niespodziewanym. I ponownie z każdej strony podkreśla to fakt, że Art to nie człowiek, tylko jakaś demoniczna forma życia. Wątek Wiktorii jest całkiem interesujący i to całe zakończenie, kiedy Wiktoria dostaje mieczem i widzimy, jak z jej ciała robi się jakiś portal prowadzący do piekła. Oczywiście, że jest to nawiązanie na przykład do 9 kręgu. Te wszystkie diabelne, piekielne wątki z Artem otrzymują jakąś większą, dokładniejszą klamrę. I muszę tutaj powiedzieć trochę więcej względem ostatniej sceny w filmie. I to jest naprawdę ciekawa klamra. W nawiązaniu do pierwszego filmu, w którym Art the Clown się pojawił, czyli do 9 kręgu z 2008 roku. Ogólnie ostatnia scena Terrifiera trójki przedstawia Arta czekającego na przystanku autobusowym, a następnie wchodzącego do autobusu, który nadjeżdża. Art następnie zajmuje miejsce w totalnie pustym autobusie tuż obok kobiety czytającej książkę o nazwie 9 krąg, ciekawe dlaczego. Art bardzo przeraża tą kobietę, a na samym końcu zaczyna piszczeć do niej swoją piszczałką. W tym momencie film dobiega końca i jest to ogromny follow-up, nawiązanie do pomysłu, który pojawił się w głowie Damiena Leon tuż przed powstaniem 9 kręgu. Mowa tutaj o scenie, którą ten wymyślił, która miałaby przedstawiać kobietę jadącą autobusem albo pociągiem czy cokolwiek, która jest w cudzysłowie zastraszana przez klauna siedzącego obok niej. Ostatecznie pomysł ten wyewoluował w scenę z 9 kręgu, która rozpoczyna tamten film, kiedy kobieta również czyta książkę i jest zastraszona przez klauna, niemniej nie w autobusie, a na stacji metra. I teraz 16 lat po 9 kręgu widzimy właśnie tę scenę i myślę, że Terrifier 4 to będzie ogromne nawiązanie właśnie do 9 kręgu, może jakiś swego rodzaju remake rozciągnięty na 2 godziny, który zabierze nas właśnie do piekła, stamtąd skąd Art rzeczywiście pochodzi. I to właśnie w tym filmie otrzymamy wszelkie odpowiedzi na nurtujące nas pytania względem Arta, piekła, jego związku z tym wszystkim, dlaczego tak się dzieje, co się dzieje i tak dalej. Generalnie myślę, że 4 na to wszystko odpowie, bo zabierze nas do serca tego wszystkiego. Zauważyłem też dosyć sporo krytyki w internecie względem pewnych elementów tego filmu, mianowicie trochę w wielu miejscach niesmacznych nawiązań religijnych. I uważam, że mają na to trochę szerszy plan, który będą jakoś domykać w 4 części albo w jeszcze następnych częściach, jeżeli wyjdą. Mianowicie, w 2 części Sienna jest biczowana przez Arta, natomiast w 3 części Wiktoria zakłada jej koronę cierniową.
Dodatkowo mamy tutaj jasną symbolikę przez te dwa ostatnie filmy. Art, Victoria i wszystko co związane z artem to jest piekło, diabeł, zło. Natomiast Sienna jest przedstawiona jako anioł i no ja uważam, że będzie to faktycznie jakoś dopinane w następnych częściach, ta cała symbolika religijna i tak dalej. Niemniej dla bardzo wielu osób jest to już trochę przesada. Zauważyłem, że na TikToku na przykład wiele osób uznało to za ofensywne. Jeżeli widzieliście film, a zakładam, że oglądając sekcję spoilerową widzieliście go, napiszcie mi w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Co do Terrifiera trójki, to było na tyle okej film, momentami bardzo nieprzyjemne, ale ogólnie myślę, że na plus. Dodatkowo mam zdjęcie z Davidem, z Artem the Clownem. Więc Splatfilm Fest, wielkie dzięki za zaproszenie na przedpremierę. I w tym miejscu nie mogę się powstrzymać, muszę to jeszcze dodać. Obsługa medyczna na przedpremierze Terrifiera trójki to jest absolutny hicior, gdyż ratownik, który był na miejscu, miał na sobie maskę Arta the Clowna. Stary, to jest złoto, naprawdę. Tym samym, moi drodzy, w dzisiejszym filmie to było na tyle. Trzymajcie się do kolejnych filmów. Mówi to Zmondar, siemano. Cześć.